prosto misie. Wiosenny motylek. Hejka, moje drogie prostomisie, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym warsztacie. Dzisiaj pozostajemy w klimacie wiosennym i wykonamy wspólnie kolejnego mieszkańca łąki, czyli pięknego, kolorowego motylka. Jeżeli jesteście gotowi, to w takim razie raz, dwa, trzy, plastomisie, odjeżdżamy. Do przygotowania naszego motylka potrzebować będziemy papier kolorowy w wielu kolorach, elementy do wykończenia motylka, takie jak na przykład ruchome oczy, pompony, cekiny, cokolwiek będziemy chcieli użyć, aby nasz motylek był jak najbardziej kolorowy. Będziemy potrzebować jeszcze klej, nożyczki i kredkę do narysowania uśmiechu naszego motylka. W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z kolorów papieru kolorowego jako podkład do motylka. Następnie wybieramy kolejny arkusz, z którego zrobimy sylwetkę motylka. Skinamy arkusz papieru kolorowego na pół, a następnie rysujemy na nim kształt motylka. Pamiętajmy, że środek motylka będzie wylepiony kolorowymi rolkami, dlatego tułów powinien mieć około 5 cm szerokości. Skrzydełka mogą mieć wielkość dowolną. Następnie przymierzamy sobie na kartkę i przyklejamy tak, żeby skrzydełka pozostały łopoczące, nieprzyklejone do kartki. Następnie z kolejnego koloru papieru kolorowego wycinamy dwa paski, które przyklejamy do głowy motylka. Następnie bierzemy 3 albo 4 kolory papieru kolorowego i wyrównujemy do krótszego boku. Zaginamy pasek około 5 cm szerokości i odcinamy nożyczkami. Teraz rozkładamy wszystkie 4 paski na stole i formujemy z nich kolorowe rolki. Ich średnica nie powinna być większa niż 2,5-3 cm. Teraz przyklejamy nasze rolki do motylka w kolejności absolutnie dowolnej. Kiedy nakleimy wszystkie rolki na tułów motylka, na górnej przyklejamy lub malujemy oczka, dolepiamy lub dorysowujemy nosek i rysujemy uśmiech. Następnie zaginamy czułka i jeżeli posiadamy, możemy przykleić na przykład cekiny lub pompony na koniec czułków motylka. Teraz z papieru kolorowego wycinamy kółka o różnej średnicy, tak żeby udekorować skrzydełka naszego motylka. Możemy je przylepić w dowolnym miejscu i w dowolnej kolorystyce, zależy to tylko i wyłącznie od pomysłu osoby, która motylka będzie wykonywać. Takie kółeczka możemy także namalować farbami albo kredkami. Przyozdabiamy motylka i kolejny mieszkaniec wiosennej łąki gotowy. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w kolejnym naszym warsztacie. Mam nadzieję, że Wam się podobało.
Jeżeli jeszcze nie dołączyliście do naszej plastomisiowej drużynki, zróbcie to jak najszybciej. Znajdźcie nas na Facebooku, polubcie naszą stronę, dajcie suba naszemu kanałowi, kliknijcie dwa razy dzwoneczek, a przed nami jeszcze wiele kreatywnych, fajnych, ciekawych i kolorowych prac plastycznych oraz nie tylko. W takim razie do zobaczenia wkrótce.